Cześć, nazywam się Damian Oleniczak, jestem trenerem personalnym, ale przede wszystkim instruktorem fitness i animatorem tańca. Aktywności fizyczne, w których biorę udział, niosą ze sobą szerokie ryzyko urazów i kontuzji, więc dobrze jest mieć takie miejsce jak Multimed, w którym możemy szybko zareagować na kontuzje, na problemy zdrowotne. I dzięki temu Multimed zapewnia mi szybki powrót do tego, co kocham i do mojej pasji. Cześć, mam na imię Ewelina i jestem fizjoterapeutką w Centrum Rehabilitacji Multimed. Dzisiaj opowiem Wam o ścięgnie Achillesa, które określane jest również jako ścięgno mięśnia trójgłowego łydki. Jest to największe i najbardziej wytrzymałe ścięgno w naszym organizmie, lecz pomimo tego też ulega uszkodzeniu. Szczególnie na to uszkodzenie narażeni są tacy sportowcy jak piłkarze, siatkarze, koczykarze, tancerzy oraz osoby grające w tenisa. Najczęstszymi objawami uszkodzenia ścięgna Achillesa jest ból zlokalizowany wzdłuż tego ścięgna oraz w okolicy pięty. W leczeniu ścięgna Achillesa wykorzystujemy elementy terapii manualnej. Rozluźnienie mięśniowo-powięziowe, które ma na celu zlikwidowanie napięcia, przez co przywraca równowagę tkankową, usprawnia metabolizm tkankowy, powodując zmniejszenie dolegliwości oraz stwarza nam sprzyjające warunki do regeneracji i naprawy uszkodzonych tkanek. W terapii ścięgna Achillesa zastosowanie ma również kinezjotaping, powodując redukcję bólu i obrzęku, zwiększa stabilizację bez ograniczenia ruchomości, co pozwala być aktywnym nawet w czasie kontuzji. Z zabiegów fizykoterapeutycznych skuteczna jest krioterapia, fala uderzeniowa oraz laser wysokoenergetyczny, która zmniejsza ból, przyspiesza regenerację uszkodzonych włókien oraz rozpuszcza zwapnienia. W naszej placówce w celu lepszego usprawnienia ścięgna Achillesa wykorzystujemy trening ekscentryczny, który zwiększa produkcję kolagenu, przyspiesza gojenie tkanek, zwiększa poprzeczny przekrój ścięgna oraz zapobiega powstawaniu wzrostów między ścięgnem a tkankami przylegającymi. Bardzo istotnym elementem jest systematyczne rozciąganie ścięgna Achillesa, co znacznie poprawi jego elastyczność i wytrzymałość na obciążenia. Należy również pamiętać, aby unikać nadmiernej eksploatacji ścięgna Achillesa oraz o odpowiednim odpoczynku i regeneracji po wysiłku fizycznym. Zapraszamy do naszego Centrum Rehabilitacji Multimed przy ulicy Prostej 69 oraz na naszą stronę internetową.